Bonsai MMA, Wrocław, Mateusz Dubiłowicz, siemanko. Siema, cześć wszystkim. I to nie jest taki zwykły trener. To jest gość, który odpowie nam dzisiaj na pytanie, dlaczego Maksymilian Max Wiewiórka wygrał turniej Fame MMA. No wygrał dlatego, ponieważ my jesteśmy ogólnie klubem MMA, ale jest jeszcze, nazywa się Bonsai MMA, ale jest też klub Gym Fight Wrocław, gdzie jest, no to jest klub Rafała Petertila i zrobiliśmy taką kolaborację, że połączyliśmy siły. Wiewiór chwilę trenował tam, później u mnie, później znowu tam i tak się mieszaliśmy i po prostu zaprosiłem głównego trenera, takiego najlepszego tutaj w okolicy ze stójki. Usiedliśmy do stołu, jeszcze był z nami trener Michał Pogorzelski, on jest tutaj od przygotowania motorycznego i to wszystko dobrze zaplanowaliśmy. Wiedzieliśmy, że turniej jest ciężki, że będą najprawdopodobniej 3 walki, no i musieliśmy to tak rozplanować, żeby po pierwsze miał siłę, po drugie ustalić, co z nim będziemy przerabiać, jakie elementy, a po trzecie no, strategię do każdego zawodnika. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak się taktyka ułoży, no bo to losowanie było tam chyba 2 tygodnie albo tydzień wcześniej, nie pamiętam, przed samym starciem, więc po prostu musieliśmy przygotować na kogoś wysokiego, na Mańkuta, no i tam na paru innych. Czyli żeby to usystematyzować, prowadzisz swój klub i mimo tego dogadałeś się z innymi trenerami, żeby połączyć wspólnie siły, tak jak powiedziałeś, usiedliście do stołu i przekminiliście, wszystko się może wydarzyć. Tak, reasumując, Michał Pogorzelski to jest mój trener tutaj z klubu, on prowadzi grupę takich, co startują na amatorskich zawodach, bardzo mi pomaga, można powiedzieć, taka moja prawa ręka, plus jest głównym u nas trenerem od motoryki w klubie, a Rafał ma po prostu swój klub, no i 2 kluby się po prostu połączyły do wspólnego dobra zawodnika. Dobra, i wspomniałeś tutaj poza kamerą, mówiłeś o tym, o samym, sama strategia ludziom za wiele nie mówi, brzmi nudno, zbyt metodycznie, ludzie mają totalnie w dupie, natomiast położyłeś nacisk na 2 takie główne czynniki, gdybyś mógł o nich opowiedzieć. No to Wiewiór jest parterowcem, ta stójka jest troszkę gorsza od jego jiu-jitsu, bo naprawdę no, parter ma na bardzo wysokim poziomie, oddał nie jednego zawodowca. I jest. Właśnie? No, z taką solidną purpurą? No. Czy lepiej? Nie, purpurą, ale taką, że jeśli chodzi o grappling, jest naprawdę mocny, ma dobre legloki i ogólnie kontrolę jest silny. Jest sytuacja, że po prostu wykorzystaliśmy jego atut, czyli clinch. I oprócz tego, że nauczyliśmy go takich, no nie wiem, podstaw bokserskich i tak dalej, poprawialiśmy po prostu te basicowe rzeczy, to dodaliśmy ten clinch, który był kluczowy. I jak jest stójka w małych rękawicach, a w dużych, to ona się różni tym, że jak macie stójkę w dużych, no to możecie zrobić podwójną gardę. Jak macie w małych, to jest wszystko na kiwkach, daszkach bokserskich i tak dalej. A Wiewiór nie ma jakiejś super obrony, co pokazała walka z Alanem. Więc musieliśmy to uszczelnić. Więc uszczelniliśmy to, że jak była sytuacja zagrożenia, to po prostu łapaliśmy klincz. I mieliśmy, są różne rodzaje klinczu, my łapaliśmy taki, jak ja mówię, najbardziej leżał i z tego biliśmy kolana, kradliśmy czas, no i to był taki jeden z głównych czynników, że to się udawało, nie? Jest klincz czy klincz? Jest klincz zapaśniczy, jest klincz Muay Thai, mieliście to obcykane. Pierwszy, jaki to był klincz? No był taki zwykły MMA, że po prostu łapiesz albo w klamrę po prostu? Albo w klamrę, albo pas jak leci, po prostu żeby złapać i być bardzo blisko. W MMA nie możesz tak być blisko biodrami, no bo cię ktoś obali, chyba że jesteś przy siatce, a tutaj mogliśmy to łapać, bo nawet jakby ktoś go obalił, no to wtedy czas leci i jak Wiewiór wygrywał walkę, no to ten czas był po prostu no, na plus dla nas. Okej, okay. Czyli pierwszy klincz zapaśniczy, tak, klamra blisko do siebie, bo nawet jakby go przewrócili, to kradli się czas. Jest jeszcze drugi klincz, tajski. Tajski. I jak on wygląda, byśmy mógł powiedzieć widzom, o co w tym chodzi? No trzeba złapać po prostu za tył głowy w taki sposób, łokcie do siebie, bliziutko łokcie. No jeśli my robimy w MMA, no to jesteśmy oddaleni. Ale w kickboxingu, to Rafał też pokazał nam, że można też być bardzo blisko, wtedy Wiewiór po prostu nic by nie dostał. W MMA nie można tak zrobić, no bo ci od razu ktoś przewróci i masz kłopoty w parterze, nie? Masz z gorszej pozycji, czyli z dołu. Czy mieliście obcykane dokładnie, czyli wy zabraliście Wiewióra jedne z lepszych umiejętności w parterze i jakoś zaimplementowaliście je do stójki. Do tego podstawy boksu. Wiewiór ogólnie bardzo mocno bije. Nie jest jeszcze tak super skoordynowany, ale jak będzie. No właśnie, Wiewiór, który wiesz, taki
Ona jakby chciała, nie mógł. No nie, bo troszkę źle ciężar ciała, ale no Wiewiór miał taką, że wcześniej trenował do walki, później miał przerwę, tam sobie potańczył, trenował do walki, a teraz trenuje ciągiem, nie? Nawet teraz jak zarobił, no to już są jakieś tam predykcje, że chce wracać na salę, więc po prostu no mu brakuje takich podstaw, ale je łapiemy, że z każdą walką on jest lepszym zawodnikiem, no bo wystarczy z nim przerobić te podstawy. Najważniejsze, co Wiewiór ma, no to ma łeb do walk, bo się nie boi, tak? On miał tą walkę drugą, no to była mega emocjonalna walka, tam go ten wyzywał i tak dalej, więc wbiliśmy mu do głowy, że po prostu ma się skupić tylko na pojedynku, on ma umysł analityczny, więc się udało. No i 100% fokus na tym, żeby po prostu wygrać, nie? I się udało. Jakim jest Wiewiór zawodnikiem na co dzień w klubie? No to znaczy? Kozaczy, typowy influencer, czy przychodzi normalny Max, dzień dobry, cześć, trener? U nas, jakby przyszedł typowy influencer i kozaczył, to by dostał wpierdol i byśmy go wywalili z klubu. Tu są sami normalni ludzie, więc przychodzi zwykły uczestnik treningu. Zwykły chłopak. Normalnie. Normalnie. Fajnie, dobrze to słyszeć, nie? Tak generalnie stara szkoła, ale w nowoczesnym wydaniu. Musi tak być, bo jak będzie tylko stara szkoła, to byłaby tu mega patologia, a jak byłaby nowa szkoła... Tej techniki się nie klepie. No, jak byłaby nowa szkoła, to by tu przychodziły same jakieś leszcze, banany i tak dalej, a przez to, że my sobie tak mieszamy po prostu, jest nowa szkoła, jeśli chodzi o rozwój, o sport, jakieś tam kolaboracje z innymi klubami, bo kiedyś tego nie było, no ale są stare zasady po prostu, co można, czego nie można, i przez to jest po prostu fajna, miła atmosfera i każdy zna swoje miejsce, trenuje i liczy się dla nas sport. Masz w swoim arsenale, gronie zawodników, spore nazwiska, między innymi Harry'ego Harzewskiego. Bardzo fajny gość. Jak ci zawodnicy się odnajdują tu ze Wiewiórem? Czy jest między nimi jakiś dysonans, czy po prostu wiesz, tak to powiedziałeś wcześniej, normalnie trenujemy i... Normalnie trenujemy, każdy robi swoje i tyle. Jak jest Wiewiór i on potrzebuje posparować, no to jestem w stanie mu tam podzielić i po prostu teraz była stójka, nawet jak mieliśmy trening MMA, to dawałem wszystkim jakby różne drille pod na przykład MMA też stójkowe. Dodawałem na przykład, nie wiem, lewe, prawe, przypuśćmy, tam strzelam, nie wiem, wejście w nogi, a u Wiewióra było lewe, prawe, złapanie tego klinczu, o którym wspominałem. Wszyscy sobie pomagamy i tyle. Jedziemy wszyscy na jednym wózku. MMA to jest sport indywidualny, no ale bez zgranej ekipy, no nikt nic nie osiągnie. Jak często Wiewiór trenował w tygodniu tej walki? Kurczę, nie pamiętam, ale miał tak z 8 treningów chyba w tygodniu. Dużo. A wy jak przygotowaliście go, to wiedzieliście, że on dojdzie do finału, czy wiedzieliście, że będzie mega ciężko, wiesz, Max, będzie gnój, ale robimy co możemy, żebyś to wygrał? No ogólnie raczej myśleliśmy, że miał szansę, on prawie każdego zlał, został tylko Malczyński i Filipek, no to ten Malczyński wiedzieliśmy, że jest dosyć mocny, no bo to jest wysoki mańkut, no ale ten Filipek jest zesłany fizycznie dla Wiewióra, więc tak naprawdę on wszystkich wcześniej już no, obił, nie? Więc raczej wiedzieliśmy, że do tego finału dojdzie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo. Dziękuję wachlarzu zawodników i ja osobiście jestem pod dużym wrażeniem tej taktyki, którą przygotowałeś. Jak powiedziałeś, że usiedliście razem do stołu, myślę, że nie jeden zawodnik może pozazdrościć takiego przekminionego składu. A dziękuję. Dużo gram w gry strategiczne, czytam książek i jeszcze mój kolega, taki jeden bardzo dobry strateg, Darek Hołdajr, mi pomaga. To też mi zawsze tam siadamy, rozmawiamy właśnie a propos walki. To jest taki w ogóle z chirurgiem. No i on właśnie dużo zna historii i tak dalej, więc siadamy, rozmawiamy o jakichś tam rzeczach i mi też pomaga. Czyli można powiedzieć, że chirurg miał też wkład w tak. Jest ojcem mojego sukcesu, a jestem ojcem sukcesu zawodniku. Podoba mi się ta historia. Dziękujemy bardzo, zapraszamy do Bonsai MMA w Wrocławiu. Tak, zapraszam wszystkich normalnych ludzi na treningi. Pozdrawiam. Świąteczka, cześć.